Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie. Zapraszam dzisiaj w pełni sezonu na ulubieńców jesieni. Czuję się trochę jak stare próchno, ponieważ pamiętam te odcinki sprzed kilku lat, gdzie ulubieńcy, must have jesieni, to były lakiery do paznokci, soczyste kolory winne. Pokazywałam pomadki, zapachy i świeczki i mówiłam, że to są must have jesieni, ogromni ulubieńcy i wszyscy musicie to mieć. Dzisiejszy odcinek będzie wyglądał zupełnie inaczej i na czymś innym, zupełnie innym opierać się będzie, ponieważ będę pokazywała gadżety do chorowania dla dorosłych, dla dzieci, ale też jakościowe ubrania, tak żeby było ciepło i przypominało o wielu istotnych jesieni kwestiach. Dziękuję. Strasznie się czuję. W sensie taka jest kolej rzeczy i chcę Wam polecić, które się rzeczy, które u mnie się sprawdzają. Natomiast właśnie, żeby nikt się nie poczuł urażony, to nazwijmy to jesienny niezbędnik dojrzałego człowieka, ewentualnie mamy małego dziecka, a nie starego próchna. Ale dobra, tyle słowami wstępu. Zaczynamy. Mam nadzieję, że niektóre z tych moich polecajek Wam się tutaj przydadzą, że stwierdzicie: o, tego nie mam, o, tego mi brakuje, o, to mi życie ułatwi. Lecimy. No ale jak już zaczęłam z tej grubej rury, czyli od sezonu chorobowego, no bo o ile nie macie dzieci, to może ten sezon chorobowy przychodzicie trochę łagodniej, natomiast z dzieciakami jest tak, że to jest hardcore jazda bez trzymanki. Natomiast no oczywiście dorośli też chorują, niezależnie od tego, czy mają te dzieci, czy nie, więc mam nadzieję, że moje polecenia Wam się przydadzą. Po pierwsze oczywiście suplementacja, natomiast ja bardzo nie chcę wchodzić w ten temat, ponieważ ja uważam, że nie jestem rzeczową i kompetentną osobą, żeby wypowiadać się szczegółowo na temat suplementacji. Chciałam zaznaczyć, że ona jest ważna. U nas witamina C, witamina D, kwasy omega i tak dalej. Natomiast jak słyszę gdzieś, no nie, ja uważam, że są od tego kompetentniejsze osoby, które właśnie na te tematy wypowiadać się powinny albo mogą, a ja nie mogę, ale zaznaczam, że u nas suplementacja jest i stanowi ważny element codziennej diety. Natomiast co Wam mogę polecić w kwestii suplementacji, to na pewno obserwowanie profilu Pauliny Ichnatowicz, czyli osoby odpowiedzialnej m.in. za Health Labs Care. Ale to jest mega rzeczowa, mega kompetentna moim zdaniem osoba, której ja lubię słuchać, słucham i ufam. Także jeżeli jesteście raczkujący, początkujący w dziedzinie suplementów, no to myślę, że warto się tam udać, zwłaszcza właśnie w tym hardkorowym sezonie. O lekach i wszystkich rzeczach, które my stosujemy podczas choroby, też nie będę mówiła, ponieważ uważam, że są kwestie bardzo indywidualne, każde dziecko i dorosły jest indywidualny i swoje przypadki powinien skonsultować z lekarzem. Natomiast mam Wam do polecenia genialny gadżet, który odmienił nasze chorobowe życie i który niezależnie od tego, na co chorujecie, w sensie jeżeli to są choroby oczywiście górnych dróg oddechowych, to sprawdzi Wam się świetnie i to nie jest coś takiego, czym zrobicie sobie krzywdę, więc niekoniecznie trzeba to konsultować z lekarzem. W sensie jest to gadżet uniwersalny dla mamy, dla taty, dla dziecka, babci i tak dalej. Moja mama też to kupiła i też jest super zadowolona, ale z tego co wiem, to mój brat jej to zabrał, bo wszyscy ten inhalator kochają. Inhalator to jest absolutny must have podczas właśnie chorowania, jeżeli gardło, jeżeli tutaj góra, czyli katar, czyli to co ja teraz mam, zatoki i tak dalej, to inhalator to jest must have. U nas był ogromny problem z inhalatorem, ponieważ mieliśmy, dalej mamy, duży, głośny, z mocą, natomiast dziecko absolutnie nie chciało przy nim siedzieć, absolutnie. Zmieniliśmy go na Pempenep 500 chyba, podlinkuję Wam oczywiście wszystko na dole. Jesteśmy super zadowoleni, bo Hania nie ma najmniejszego problemu z użyciem tego inhalatora. On jest teraz pusty, ale jest ultra, on już teraz działa, bo tam jeszcze resztka jest, resztka czego? Soli fizjologicznej, ale pamiętajcie, że w zależności od
potrzeb używamy różnych preparatów. W tym akurat nie można używać tych hialuronowych, natomiast na przykład sól fizjologiczną 3%, czyli taką, która pomaga tę wydzielinę całą ściągnąć, wydmuchać, rozluźnić, jak najbardziej tutaj można używać. I to jest nasz ulubiony właśnie sposób na choroby, który bardzo pomaga. Jak ja mam mocno zapchane tutaj wszystko zatoki, robię inhalację i to się wszystko rozluźnia. Cudowna rzecz, cicha, bezprzewodowa, tutaj jest albo bateria, albo ładujemy to, wlewamy tutaj sól. No genialna sprawa, także to jest rzecz, po którą właśnie w tym sezonie do mnie bardzo często wracacie, bo ja to pokazałam rok temu i pytacie: Aśka, co to był za inhalator? Jaki to jest inhalator? Dawaj ten inhalator. Inhalator uważam, że to jest absolutny must have w domu. I my właśnie mamy ten i bardzo serdecznie Wam go polecam. Kolejny gadżet, nie wiem, czy można nazwać gadżetem, który jest must have w sezonie chorobowym. Ja się wychowałam w domu, w którym były rtęciowe termometry. Ile tych termometrów, ile to było stresu przy tych termometrach, to nie zliczę. Natomiast obecnie mamy już tę technologię zaawansowaną. Przeszliśmy przez naprawdę sporo tych elektrycznych termometrów, to jest termometr. I powiem Wam, że niektóre się sprawdzają, inne nie, jedne mierzą jak chcą, inne dziwne. Natomiast zawsze wracam do tego i zawsze sprawdza mi się ten. MediEvon on się nazywa i mamy go już, słuchajcie, od 5 lat. Chyba dostaliśmy go w prezencie w wyprawce Hani i on zawsze mierzy poprawnie. I nie wyobrażam sobie, jak... Zobaczmy, 36,5, zobaczcie, idealnie, jestem zdrowa. Nie wyobrażam sobie, jak można mieć termometr pod paszkę. Znaczy zawsze warto go mieć, bo on też zawsze jakieś tam inne wskazanie nam daje, nie? Natomiast ten sprawdza się super i nie wyobrażam sobie życia z małym dzieckiem, zwłaszcza bez termometru elektrycznego. Strzelamy, zmierzone, dziękuję, do widzenia, lecimy dalej. Podlinkuję Wam też właśnie ten model, o ile jest dostępny, bo my mamy swój już 5 lat. Mam nadzieję, że jeszcze go można dostać. Kolejna rzecz, której już tutaj nie będę targać, natomiast nagram Wam przebitki, to jest nawilżacz. Ja wiem, że wielu z Was będzie się wydawało, że to jest totalnie zbędny wydatek, natomiast to, jak nawilżacz poprawia komfort życia właśnie w tym sezonie grzewczym. Nie wiem, jak sprawdzają się nawilżacze z oczyszczaczami, taki zakup też planujemy, natomiast teraz lecimy na samym nawilżaczu. Stoi w pokoju u dziecka i to jest po prostu zbawienie. Może Wam się wydawać, że wszystko jest ok, ale tak naprawdę nie jest ok, bo bardzo często właśnie w sezonie grzewczym to powietrze jest suche. Przy chorobach, kiedy maluch, ta wydzielina mu zalega w tych górnych drogach oddechowych, to nawilżenie powietrza jest bardzo kluczowe i bardzo, bardzo pomaga. My wcześniej mieliśmy jakiś taki podstawowy model za 100 zł, który był takim zwykłym nawilżaczem, natomiast teraz zdecydowaliśmy się na nawilżacz ewaporacyjny, który jest nowym nabytkiem w naszym domu. Bardzo dobre ma oceny i na razie nam się sprawdza, bo jest bardzo cichy. No i właśnie ta ewaporacja, czyli inhalacja, wypuszczanie pary sprawia, że nie ma takiego osadu na meblach, nic nie jest mokre, no i co też super, one nie są ultradźwiękowe, więc są przyjazne dla zwierząt. A jako, że my mamy kota, no to to jest dla nas ważne, żeby kot czuł się w domu komfortowy i nie cierpiał na tym, że mamy nawilżacz. Bardzo Wam polecam właśnie zaopatrzyć się w nawilżacz i zobaczycie, jak poprawi się jakość Waszego snu i życia. Bo to jest, wydaje się, że nie, ale naprawdę ma to znaczenie. No to teraz możemy już przejść troszeczkę do przyjemniejszych kwestii niż chorować. A mianowicie do mody, czyli coś, co uwielbiam. Natomiast kilka lat temu mówiłabym, jakie są trendy w tym sezonie. A wiecie, gdzie mam dziś trendy? No właśnie, dokładnie tam. W jesieni i zimą, jesienią i zimą ma być ciepło i mam się znowu nie przeziębić. Dziękuję. Warto mieć w swojej szafie jeden albo dwa naprawdę porządne swetry, na które wcale nie trzeba wydawać majątku, ponieważ można je kupić na lumpie. Jeżeli będziecie szukać, to znajdziecie i 100% kaszmir, i 100% alpakę, i wełnę.
patrzcie, żeby te właśnie składy to była wełna, wełna merino, alpaka, kaszmir i wtedy to będzie wam was grzało, nie będziecie się pocić i jak wychodzimy na zewnątrz i jedziemy gdzieś na wycieczkę, to zakładajmy właśnie taki jakościowy sweter, który będzie sprawiał to, że będzie nam cieplutko, będzie trzymał tą temperaturę, no właśnie nie będzie tak, że się upocimy, zaraz tu się rozbierzemy, zgrzejemy i te wszystkie zmiany i zawirowania sprawiają, że potem wracamy do domu z infekcją, a tego nie chcemy oczywiście, a w takim naturalnych materiałach unikamy tego. Ja tutaj na przykład przyniosłam do pokazania wam ten sweterek z Ralph Laurena, który ma 80% wełny w składzie, wełna gryzie, ale można skierować się w stronę właśnie kaszmiru albo wełny merino. I ten kupiłam na lumpie za niecałe 30 zł, także można, można. To nie jest tak, że trzeba wydawać 500. Natomiast tu jest sweter już za dużo, dużo więcej. Więcej nawet chyba niż 500. To jest wełna merino 100% od Moniki Kamińskiej. Przepiękny golf. Ale też ostatni odcinek chyba to był... Było mierzymy swetrów, przegląd szafy swetrów, także tam znajdziecie masę inspiracji, więc tam was odsyłam. To samo tyczy się czapki. Patrzcie, żeby ta czapka miała fajny skład. No i fajnie też wyglądała, ale już dziś w tych czasach da się to zrobić. I czapki nie trzeba nosić w ten sposób. No to, to akurat ja uwielbiam to. Niektórzy mówią, ale menelsko. A ja uwielbiam tę czapkę właśnie za ten jej taki luźny styl. Bardzo fajne czapki w fajnych składach znajdziecie na Zalando. Ta jest Samsoe. Ona ma bardzo dużo alpaki w składzie. Właśnie wełny. Chyba też merino. Tak, dokładnie. Troszkę poliestru, ale wiecie, to jest naprawdę dobry skład i to też fajnie grzeje i tej głowy nie poci. Dla osób, które mają tendencję do chorowania na zatoki, czapka to jest absolutny must have. Też fajne czapki w fajnym składzie są z Moss Copenhagen. Powiem wam, jaki tu jest skład. No to jest akurat taki pół na pół, wełna i poliester, ale... Ale ta wełna w składzie robi robotę. Przepiękne kolory, fajne fasony. Postaram się wam podlinkować moje modele, bo one nie są wcale aż takie stare. Raczej nie dostaniecie tego modelu, ponieważ on jest z Reserved. Ale słuchajcie, on kosztował chyba 30 kilka złotych i też ma fajny skład. Tutaj chcę wam pokazać, że niekoniecznie wszystko musi być, co jest dobrym składem, niekoniecznie musi być super drogie. O, tu jest aż 30% alpaki, 32% i 32% zwykłej wełny. I zobaczcie, to jest czapka z sieciówki, która kosztowała 30 zł. Może 40. Także można, można. Ona jest właśnie z Reserved, więc jak coś to tam sprawdźcie, w zeszłym sezonie były, więc mam nadzieję, że w tym sezonie też będą. Kolejna rzecz to kurtka. Dobra kurtka to jest absolutnie podstawa. Ja cały zeszły sezon, jesień i zimę przechodziłam w tej mojej kurtce takiej puchowej i to wam bardzo polecam, puchówkę. Z H&M-u też ją podlinkuję, bo ona co sezon wraca. Moja kosztowała 300 zł, ale czasami jest to jakieś 20% w H&M-ie, czy coś w tym stylu. Można tę kurtkę wyłapać taniej, więc bacznie już obserwujcie. Ona mi się genialnie sprawdziła. Jeszcze jej nie wyciągnęłam, ale już planuję. Natomiast kolejna kurtka, którą mam i po którą też będę sięgać tego sezonu bardzo często, to kurtka z regaty. Co w niej uwielbiam, to, że ona ma naprawdę wysoką wodoodporność i w środku jest podszyta kożuszkiem. To jest kurtka, którą można nosić latem na plaży, ale też właśnie jesienią. Nic wam nie przemoknie, nic wam nie przecieknie, podszyte kożuchem i to jest naprawdę super rozwiązanie. Ciepłe, komfortowe i takie, że nawet jak wyjdziecie na spacer z psem, na spacer z dzieckiem, albo sami na spacer, to wrócicie nieprzemoknięci, niezakatarzeni i myślę, że to jest podstawa, żeby właśnie taką kurtkę w szafie mieć. Natomiast taką kurtkę warto kupić jednak mimo wszystko z pierwszej ręki, ponieważ, i to dobrej jakości, ponieważ te kurtki, one z czasem tracą tę wodoodporność, te swoje powłoki i tak dalej, więc jeżeli sweter możemy znaleźć na lumpie, czapkę możemy znaleźć w sieciówce, to myślę, że w kurtkę warto zainwestować i to wam serdecznie polecam, bo to zrobi naprawdę komfort jesieni i zimy też już. Dobry sweter, dobra kurtka, dobra czapka i dobre buty. A buty mam dobre, ale bardzo brudne, przepraszam was za to, ale one są eksploatowane i to eksploatowane zazwyczaj w warunkach niesprzyjających, hardkorowych. Mianowicie w zeszłym roku zdecydowałam się na huntery. Też je znalazłam w jakiejś takiej w miarę okazyjnej
niewinnej cenie, one nie kosztowały 400 zł, tylko coś koło 250, hantery, czyli kalosze po prostu, ale powiem Wam, że naprawdę w tym sezonie chodzę w nich często, one nie są jakieś bardzo ciepłe, wiadomo, że jak jest zima, mróz, przymrozek, to wolę uksy, natomiast kiedy jest mokro i plucha, to jednak najważniejsze jest, żeby ten but nie przeciekł. Ja hantery bardzo polecam, mi się super sprawdzają, natomiast kalosze tak naprawdę można kupić w dużo, dużo, dużo niższych cenach. I kalosze po prostu jako obuwie na jesień Wam polecam. Zawsze można do tego ubrać jakąś cieplejszą skarpetkę, na przykład z wełny merino, i wskoczyć właśnie w kalosza. Jestem bardzo zadowolona z moich różowych hunterów. Na razie nie planuję zakupu innych kaloszy. Jeżeli ktoś się nad takim czymś zastanawiał, to mi się super sprawdzają. No dobra, to teraz już nie takie must have, tylko takie, że wiecie, zawiało starą Aśką sprzed 10 lat, które najważniejsze było, żeby się wystroić na imprezę i świetnie wyglądać, a nie założyć czapkę, żeby nie zawiać zatok. To polecimy z zapachami. To nie są must have, ale to są na pewno umilacze jesieni i faktem jest to, że na jesień zmieniam te zapachy. Na jesień uwielbiam pachnieć słodką wanilią. No po prostu jak ciastko do zjedzenia uwielbiam zapachy waniliowe. I z takich czystych wanilii. Często pytacie właśnie, widocznie część z Was też lubi właśnie takie klimaty. Z tych czystych wanilii mam w bardzo fajnej cenie Do Not Drink Sephora. To jest wanilia i sól morska, więc one nie są aż tak słodkie i mdlące, są przepiękne, ach jak ja to kocham, o ile latem niezbyt, to jesień ja bym mogła cały czas takim być otulona słodkim cukierkiem. No i ostatnio moim ulubieńcem, coś czym psikam się codziennie, aż się muszę teraz popsikać, jest mgiełka z Bath & Body Works. Jakie tu jest ciepłe, słodkie, otulające, to jest właśnie Warm Vanilla Sugar. I tutaj mamy wanilię, orchideę, cukier, jaśmin, drzewo sandałowe i tu mamy takie creamy, cozy, enveloping. No właśnie, zapach na jesień. Także tu dwa piękne waniliowe zapachy i dwa zapachy. Tego używam w zasadzie cały rok, ale on też super nadaje się właśnie na jesień. To jest Carolina Herrera Good Girl. Też takie mocniejsze, otulające, ciepłe, bardzo fajne. Ja je mam oczywiście z Made in Lab, które zawsze Wam polecam i wiecie, że ja bardzo Made in Lab lubię i ten 17 to jest jeden z moich ulubionych zapachów. Ale też bardzo przepadam, nigdy chyba nie użyłam go latem, bardzo przepadam za Poison Girl od Diora. Zobaczymy, co tu jest. No oczywiście główna nuta wyczuwalna to jest wanilia, one są słodkie, migdałowe, a z nut mamy tutaj właśnie pomarańcze, bitter orange, czyli takie kwaśne, cytrynę, ale właśnie też róże, wanilię, tonkę, drzewo sandałowe, kaszmir, czyli znowu mamy tutaj otulające ciepełko. Uwielbiam tego Diora. Ach, ja go uwielbiam, on jest po prostu dla mnie zapachem. No i oczywiście jak jesteśmy też przy zapachach, to nie byłabym sobą, gdybym nie poleciła Wam kilku świec. Po pierwsze Bath & Body Works Palo Santo. To jest tak drzewny, taki urzekający, jesienny, otulający, uspokajający zapach, że na pewno bardzo go pokochacie. Po drugie uwielbiam te świece Summer, co prawda jest Summer Boardwalk, ale dla mnie to jest bardzo jesienny zapach, bo taki mocno waniliowy, to jest też taki super słodki, taki jakiś słodki popcorn, no przesłodzony na maksa, także jeżeli takie słodkie zapachy lubicie, to na pewno przypadnie Wam do gustu. Z takich jeszcze cięższych, otulających, jesiennych zapachów, to mamy tutaj tabako, czyli tytoń, i oat, czyli stare drzewo. Mocny. Mocny zapach, taki książkowy, bibliotekowy. Jeżeli lubicie takie, to bardzo Wam polecam. Bardzo lubię też świece od Anjax, czyli Twinkle Candle. Na przykład to ten winny zapach, ale też peanut butter. Także jeżeli szukacie właśnie jakichś fajnych świec do wnętrz, to bardzo Wam polecamy Bath & Body Works i właśnie Twinkle Candle. To jest fajny taki klimat, robi zawsze tak przytulnie odpalić kominek, a jak nie macie kominka, to właśnie taką świecę, posiedzieć, herbatka, kocyk i pochorować sobie. Także ja Wam a no i Netflix, wiadomo, i Disney Plus, to są ulubieńcy jesieni.
Życzę Wam dużo zdrowia, to najważniejsze. I życzę Wam, żebyście z tej jesieni, pomimo tego, że to jest trudna pora roku, bo właśnie na przykład choroby, wyciągnęli wszystko co najlepsze i docenili jej dobre strony. Czyli świeczka, siedzenie pod kocykiem. Ona jest przepiękna, wiadomo, jak dopóki nie trzeba wyjść z domu. Natomiast jeżeli mamy dobry strój, to nawet można wyjść z domu. Mam nadzieję, że mój film był przydatny i coś tu sobie podpatrzyliście. Koniecznie dajcie mi znać, jakie są Wasze must have jesieni albo po prostu ulubieńcy. Ulubiony zapach, lakier do paznokci albo właśnie gadżet do chorowania. A ja póki co dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam i do zobaczenia.